Nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moim gościem jest Bartosz Wójcik, tłumacz, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, autor monografii Afro-Caribbean Poetry in English Cultural Traditions 1970s-2000s. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Najgłośniejszy temat miesiąca to jest wywiad Meghan Markle i Harry'ego z Oprah Winfrey. Wszyscy o tym gadają na wszelkie możliwe sposoby. Natomiast takim mniej zauważanym chyba poza Wielką Brytanią aspektem jest to, że dzień po wyemitowaniu tego wywiadu był Commonwealth Day, czyli święto brytyjskiej wspólnoty narodów, obejmującej w sumie 54 różne kraje. Z reguły świętuje się go właśnie w drugi poniedziałek marca, czyli w tym roku to wypadło akurat w Dzień Kobiet. No i przy okazji tego wywiadu oraz przy okazji tego dnia podnoszą się coraz częściej głosy, że państwa, których wciąż królowa Elżbieta II jest formalnie głową państwa, chciałyby jednak chyba skończyć z tą sytuacją. Najgłośniejsze takie sygnały płyną z Australii, gdzie już raz było referendum w tej sprawie, ale przez kilka procent głosów jednak przegrane, oraz z Kanady, gdzie jeszcze w lutym był sondaż w tej sprawie. Prawie połowa Kanadyjczyków chciałaby jednak rozwodu z królową i być może po tym wywiadzie takie nastroje jeszcze wzrosły. Ale my przenieśmy się do najbardziej brytyjskiej części Commonwealthu, czyli na Karaiby, a konkretnie Barbados. To jest kraj, który już 30 listopada w swojej święto niepodległości właśnie z królową Elżbietą II zerwie. Rzeczywiście taki jest plan i plan był ogłoszony już w zeszłym roku. To jest ciekawa historia, bo pokazuje, jak w tej najbardziej konserwatywnej, najbardziej angielskiej z byłych brytyjskich kolonii, bo to na poziomie i powiedzmy obyczajowości, tam jest nadal wiele takich wiktoriańskich pomysłów, jest też poważne podejście, przynajmniej przez lata było, do systemu arystokratycznego, do tego, że elity, to były też elity jaśniejsze, białe głównie, miały znaczenie również już po zniesieniu systemu kolonialnego. Więc to było zaskoczeniem z jednej strony w samym społeczeństwie, szczególnie właśnie dla tych osób, które należą do klas wyższych na Barbadosie, które są też mniejszością. Więc tutaj mamy sytuację, kiedy w końcu po latach większość barbadoska, większość pochodzenia afrykańskiego zaczyna być słyszalna i widzialna. Natomiast z drugiej strony to w ogóle nie jest zaskoczenie, bo jeżeli się pamięta, że na Barbadosie w czerwcu, czyli miesiąc po zabójstwie George'a Floyda, pojawiły się pierwsze na Barbadosie i jeśli się nie mylę, to w ogóle pierwsze na Karaibach protesty przeciwko brutalności policji, protesty przeciwko rasizmowi systemowemu i jeszcze takie marsze solidarnościowe. Więc to zaczyna się układać w taką narrację, że właśnie osoby też z młodszego pokolenia, bo to nie tylko kwestia etniczności i klasowości, ale też no, zmiana generacyjna. I to wpłynęło na polityków, na rząd obecny premier Barbadosu. Jeszcze się pojawiła rezolucja parlamentarna, która była pokłosiem zabójstwa George'a Floyda. Rezolucja, która jest no, aktem parlamentarnym wsparcia tych procesów, które można nazwać jako procesy dekolonizacyjne. To, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli że jest nowa pani premier oraz że jest zmiana pokoleniowa, to chyba faktycznie odbiło się w wynikach wyborów w 2018 roku. Ona 70% głosów zebrała i to jest między innymi też powód, dla którego Barbados zerwie w końcu z tą zwierzchnością Elżbiety II, ponieważ Barbados jest wyjątkowy spośród wszystkich wysp karaibskich, bo jako jedyny może to po prostu przegłosować. Na wszystkich pozostałych obowiązuje jednak w tej sprawie referendum. Tak, na Barbadosie 2/3 parlamentu, każdej z izb, bo to też jest system oparty na londyńskim, brytyjskim systemie, prawda, dwuparlamentarny, który z uwagi na wynik wyborów 2/3 nie ma żadnego problemu. Jest to, wydawałoby się, formalność, choć też z uwagi na pewien rodzaj, może nie chciałbym powiedzieć, że aż ubóstwiania Elżbiety II, ale jednak dużego szacunku i takiego przywiązania. To jest jakiś sentyment, to jest oczywiście nostalgia, ale to też jest ten związek
finansowo-gospodarczy z Europą i trochę też pewnie strach, wydaje mi się, skoro pojawił się Brexit z konsekwencjami też dla ekonomii, to też są takie głosy na Barbadosie, że to może spowodować oczywiście, że Barbados stanie się bardziej jeszcze odcięty od wpływów ekonomicznych. No właśnie, porozmawiamy przez chwilę też o tej brytyjskości w ogóle Barbadosu, ponieważ podstawą tamtejszej gospodarki jest oczywiście turystyka, a 2/3 turystów przyjeżdżających na wyspę to są Brytyjczycy, ale też z tego powodu między innymi się mówi, że Barbados jest najbardziej brytyjskim terytorium w ogóle na Karaibach. Jak ta brytyjskość się przejawia w życiu tamtejszej ludności? Na takim poziomie symbolicznym nadal są nazwy chociażby budynków imienia Elżbiety, na przykład główny szpital w stolicy w Bridgetown, to jest właśnie nazwany na cześć królowej. Te związki nadal widać chociażby w systemie edukacyjnym, bo wszystkie początki związane z uniwersytetem, czy w ogóle szkolnictwem sformalizowanym, to one są związane z Londynem, one oparte są i na tamtych podręcznikach. To się oczywiście zmieniało z dekady na dekadę, ale nadal żyją osoby, które wychowane były i wyedukowane były w takim rygorze bardzo brytyjskim. Prawo też jest oparte przecież na systemie jeszcze kolonialnym. Jeszcze są takie wpływy wiktoriańskich legislacyjnych rozwiązań. I też jest dużo takich związków, jeśli chodzi o władzę właśnie symboliczną, bo nawet osoby, które są bardzo progresywne i osoby, które chciałyby tego zerwania, na przykład nie odmówiły tytułu szlacheckiego. I to ma znaczenie, jeśli chodzi o budowanie własnej pozycji w tej małej społeczności, no bo mówimy o kraju, który nie ma 300 tysięcy mieszkańców i mówimy o kraju... Jest mniejszy od Wrocławia, no nawet dwa razy mniejszy od Wrocławia. Skoro dzisiaj jesteśmy w Lublinie, to Barbados ma powierzchnię mniej więcej 3 Lublinów, bo około 430 kilometrów kwadratowych, a Lublin ma jakieś 150, więc to pokazuje... Zaznaczę tylko, to jest pierwsza audycja wyjazdowa, jaką nagrywam, zapomniałem o tym powiedzieć na początku, ale faktycznie nie nagrywamy normalnie w studiu, tylko na uniwersytecie, na Wydziale Lingwistyki zresztą. Tak, dzisiaj gościnnie tutaj rzeczywiście udało się nam pojawić. Jeszcze chciałem porozmawiać przez sekundę o krykiecie, ponieważ krykiet jest niesamowicie istotny w Indiach Zachodnich, jak mówią Brytyjczycy na Karaiby. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę i też Barbados jest takim epicentrum w ogóle krykieta karaibskiego. Tak i ja tak mówię trochę z rozrzewnieniem teraz, bo w pewnym momencie się złapałem, że zupełnie się nie orientuję na piłce nożnej, a już w ogóle w porównaniu z krykietem to totalnie się nie znam na piłce nożnej. To są bohaterowie życia, nawet jeżeli już niektórzy z tych wielkich krykieterów nie żyją, to w nazwach ulic czy na pomnikach te postacie są upamiętniane. Jest szereg piosenek Calypso, które też trochę mitologizują dokonania. No ale też z Barbadosu krykieterzy byli członkami tej tak chyba historycznie najlepszej drużyny, która rozgromiła między innymi drużynę angielską i to była taka pankaraibska drużyna właśnie z Indii Zachodnich. Też tak się zastanawiam, bo krykiet jest wspaniałym przykładem globalizacji, bo okazało się w pewnym momencie, jak Chiny weszły z kapitałem, że na przykład to boisko do krykieta, które jest na terenie Uniwersytetu Indii Zachodnich właśnie w Cave Hill, czyli na Barbadosie, zostało odrestaurowane, zostało no, unowocześnione przez ten kapitał chiński. Tam się pojawił też obok od razu taki mały Instytut Konfucjusza w ramach wspierania tutaj relacji barbadosko-chińskich. A w zeszłym roku, w tym roku pandemicznym, właśnie w tym roku tych zmian zapoczątkowanych politycznych okazało się też, odchodzę teraz na momencik od krykieta, okazało się, że chiński kapitał w regionie też działa na takim polu szpiegowskim. To nie wpłynęło na krykiet, bo to chodziło o używanie systemu telekomunikacji, sieci lokalnych, które są na Karaibach, do podsłuchiwania obywatelek i obywateli Stanów Zjednoczonych. Natomiast zmniejszyło te relacje, ochłodziło relacje z Chinami i z tego co wiem też niektóre inwestycje, w tym krykietowe, zostały powstrzymane. Takie lokalne, takie żeby na dzielnicach powiedzmy, prawda, były też właśnie dla młodzieży te boiska. Wróćmy jeszcze do tego krykieta. Barbados jest też takim miejscem, gdzie wydobyto taką słynną sprzączkę do pasa, na której widnieje wizerunek czarnego krykiecisty. To jest prawdopodobnie koniec XVIII wieku. To jest najwcześniejsze odwzorowanie tego, że czarnoskórzy też tego krykieta grali. Natomiast ty wspominałeś już o tej reprezentacji z lat 70. To jest też ten moment, kiedy Barbados
Kondus po raz pierwszy rozważał zerwanie z Elżbietą II, ale wtedy w sondażach wyszło, że jest jeszcze na to za wcześnie, że społeczeństwo nie jest na to gotowe. Natomiast ta drużyna, o której opowiadałeś, dokonywała rzeczy niesamowitych. No, rozbijała byłych kolonistów na boisku w ich własnej grze. Czy to też nie wpłynęło jakoś na zmianę nastrojów? Czy mieszkańcy w ogóle szerzej Karaibów, nie tylko Barbadosu, ale wszystkich tych państw, skąd pochodzili ci krykieciści, między innymi z Jamajki, nie zaczęli wtedy trochę postrzegać się jako równiejszych? Myślę, że tak. Tym bardziej, że w tej drużynie angielskiej były osoby jawnie rasistowskie. Byli zawodnicy pochodzenia między innymi z RPA, którzy znali apartheid i też w taki sposób odnosili się do reprezentantów Karaibów, jeśli chodzi o krykiet. Natomiast rzeczywiście, bo to są lata 70. i druga połowa i okres rewolucyjny, to wtedy Trinidad stał się jeszcze bardziej niezależnym państwem, bo chyba w 76 roku Trinidad odrzucił właśnie monarchię. Wtedy też na Jamajce za premierostwa Michaela Manleya były te pomysły, które nie zostały zrealizowane, ale pomysły właśnie odłączenia się od Londynu. Co jest ciekawe, że nawet następca Manleya na Jamajce, Edward Siega, on był republikaninem. On zresztą był urodzony w Stanach Zjednoczonych i miał takie pomysły, żeby wzorować Jamajkę właśnie bardziej na Stanach, w ogóle Europie, żeby nie wprowadzać państwa opiekuńczego, tylko państwo mocno kapitalistyczne i takie przypominające Reagana model ekonomiczny. Ale na pewno ten krykiet też w połączeniu w ogóle z takim podejściem momentami bardzo nacjonalistycznym, bo też trzeba pamiętać, że wyspy między sobą rywalizują. Że z jednej strony jest jedna wielka karaibska rodzina, ale to potrafi być rodzina dysfunkcyjna właśnie z tym brzemieniem nacjonalizmu. To jest też taki problem, który z kolei jeszcze się wcześniej pojawił, jak była Federacja Indii Zachodnich. Ona się rozpadła, no bo poszczególne kraje miały ambicje właśnie takie bardziej regionalne, jednostkowe, żeby współdziałać mniej niż ta federacja zakładała. Z kolei na początku lat 80., jak Stany Zjednoczone, to był 83, przeprowadził interwencję na Grenadzie, to Barbados wtedy poparł Stany Zjednoczone. No, współuczestniczył w tej interwencji, tak. Wysłał część swoich, prawda, zasobów ludzkich i wspierał. Więc to też pokazuje, że wyspy, mimo że wyglądają przynajmniej geograficznie, jak patrzymy na Indię Zachodnią, ale część tą wschodnią, jakby to były siostrzane wyspy obok siebie, blisko, no bo niektóre są strasznie blisko, to też tam jest no, trochę rywalizacji i trochę wzajemnego niezrozumienia. To jest pokłosie też oczywiście tych pomysłów kolonialnych, bo to jest próba wybicia się na niepodległość i na niezależność. To się wspaniale w czasie karnawału, którego niestety w zeszłym roku nie było i w tym też, się przejawia. Jak się pojawiają flagi na przykład na Trinidadzie, większość to mamy, prawda, czerwień i czernie trinidacką i tam co chwilę jakaś flaga mniejszej wyspy się pojawia i często taka osoba jest na przykład w pierwszym rzędzie, żeby ją widać i bardziej skacze, bardziej się po prostu pojawia z takim większym jakby impetem i często są takie zdjęcia i widać, że z Jamajki na Trinidadzie jakiś reprezentant czy reprezentantka. I jak czytam komentarze na przykład pisarzy i pisarek, to często właśnie podkreślają, że i w krykiecie, w tej rywalizacji, bo poza drużyną pan karaibską, są oczywiście drużyny lokalne, to też właśnie w karnawale lokalna duma i wielki w ogóle taki pęd ku niepodległości się przejawia. Jest jeszcze rywalizacja muzyczna, prawda? Och, bo też wspominałeś przecież o Calypso. Duża część osób kojarzy Karaiby przede wszystkim z reggae. Tymczasem chyba na miejscu Calypso na tych mniejszych wyspach jest jednak popularniejszą odmianą muzyczną. I też Trinidad w pewnym momencie bardzo mocno próbował wypromować ten styl w takim popie międzynarodowym. Tak było z 15 lat temu. Calypso to ze wschodnich Karaibów stało się soką, czy ewoluowało w sokę. I to współcześnie jest też muzyka, która mocno korzysta z tych afrobeatsów z kolei, które się pojawiły z Nigerii na Karaibach. Historia muzyki z kolei mnie bardzo optymizmem napełnia, bo jak się popatrzy, że tam te narodowe podziały nikną. Dwa przykłady. Autor chyba pierwszego hitu na Jamajce celebrującego niepodległość był Trinidadczykiem, bo to był Lord Creator, który napisał piosenkę właśnie o niezależnej, niepodległej Jamajce. A z kolei taki bardzo istotny dla początków reggae, jamajskiego reggae muzyk Jackie O'Pell był z Barbadosu, więc tam się non-stop te wyspy do tej pory ze sobą kulturowo infiltrują, ale to jest taki, bym powiedział, bardzo przyjacielski sposób. Oczywiście jest wielka konkurencja, bo każdy chciałby być kolejnym Bobem Marleyem, czy Bad Bunnym, czy innym takim wielkim tuzem. Natomiast muzyka jednak łączy tutaj. Wróćmy jeszcze do relacji z Wielką Brytanią i do potencjalnego rozwodu, bo tak jak już wspominałeś wcześniej, w 76 roku formalnie głową państwa Trinidad i Tobago przestała być Elżbieta II.
6 lat wcześniej Gujana też podobną decyzję podjęła, no i ostatnim krajem z regionu była Dominika w 78. Natomiast wyjaśnijmy jeszcze, że tak jak wspominałem wcześniej, Brytyjska Wspólnota Narodów to są 54 kraje, ale tylko w 16 z nich Elżbieta II jest formalnie głową państwa, z czego połowa znajduje się właśnie na Karaibach. I po tym jak Barbados zapowiedział, że właśnie w listopadzie ostatecznie z tą sytuacją skończy, to takie głosy zaczęły się pojawiać na Jamajce, San Lucia, San Vincent i Grenadyny też pewno, o tym wspominają. Tak. Co te kraje zyskałyby na rozłączeniu z Wielką Brytanią? Bo jest też taka jedna historia z 94. Nie wiem, czy o niej słyszałeś, kiedy Kuba nawiązała stosunki dyplomatyczne z Antigua i Barbudą, czy raczej Antigua i Barbuda z Kubą, bo to właśnie w regionie pod zarządem brytyjskim było źle widziane i przecież na Jamajce doprowadziło to w latach 80. do wojny domowej niemalże. W każdym razie, gdy nawiązali stosunki, to do Hawany pojechał ówczesny premier Antigua i Barbudy Lester Baird i opowiadał Fidelowi Castro, że jego kraj też chciałby skończyć z Elżbietą II jako królową. I wtedy Fidel Castro mu powiedział, no ale ona przecież nie miesza się w wasze sprawy, a jest super maszyną PR-ową, więc po co to robić? To jest taka ciekawostka, że jednak dyktator komunistycznej Kuby uważał, że królowa jest atutem. Królowa jest atutem w znaczeniu pewnej ciągłości, która oczywiście dla osób, które nie wspierają schedy po imperium, jest bagażem, jest balastem. To jest poziom symboliczny, ale on jest strasznie istotny z uwagi na reprezentację. Pojawi się pokolenie, dla którego to nie będzie odniesienie bezpośrednie. I ten głos się przejawia, ale ten głos się też przejawia, tak jak już wspominaliśmy, od pół wieku. I nie udało się do tej pory dotrwać do takiego momentu dziejowego czy historycznego, czy po prostu zmiany pokoleniowej. Mało tego, były referenda na niektórych z wysp, które były przegrane. Oni jednak opowiadali się przeciwko rozłące z monarchią. Tak. I te referenda można tak założyć, że też wynikały z uwagi na pokolenie, które brało udział, pokolenie, które było socjalizowane do przynajmniej respektowania, jeśli nie uwielbienia dla monarchii. Ta zmiana, jeśli ona nastąpi, nie będzie zmianą na poziomie takiej zależności gospodarczej. Nie stanie się nagle tak, że wyspy będą mogły pozwolić sobie na zerwanie kontaktów z turystami, którzy przynoszą walutę po prostu. Ten rok, gdzie turystyka podupadła, ten rok lockdownów, bo też na Barbadosie była seria lockdownów i to powodowało, że nawet z krajów, które były bezpieczniejsze, jeśli chodzi o pandemię, bo wprowadzano taki rodzaj triażu turystycznego, że w pewnym momencie nie można było przykładowo z Kanady, ze Stanów, z niektórych części Europy przyjeżdżać na Barbados, to pokazało, jak bardzo te kraje są zależne, jak ta gospodarka prawie monoekonomiczna, bo turystyka plus sektor bankowy. No czasami jak na Jamajce boksy, czy na Trinidadzie, prawda, złoża ropy. Zerwanie z taką zależnością nie jest możliwe na poziomie gospodarczym. Tutaj dochodzi też niestety aspekt zależności chociażby od wody. Od wody pitnej. Mhm. Barbados nie jest wyspą wulkaniczną. I Barbados jest wyspą, która ma poważny deficyt wodny. To dodajmy tylko, że po prostu większość wysp karaibskich jest wyspami wulkanicznymi właśnie. Tak jak przykładowo w sąsiedztwie Wyspa Świętego Wincenta i Grenadyny, tam też jest deficyt wodny, ale on jest z tego, co ostatnio sprawdzałem, mniejszy. Więc te relacje muszą być utrzymane i na pewno będą wyspy wchodziły w szereg negocjacji również z osobami z tych sfer wyższych, które mają po prostu wpływy finansowe. Czyli nadal kontakty z finansjerą, nadal kontakty z wielkimi korporacjami, które historycznie mają podłoże niewolnicze, po prostu imperialne, związane z tą sytuacją, którą reprezentuje nadal dla wielu osób Elżbieta II. No właśnie, ale czy też nie jest tak, sprawdzałem w mediach jamańskich, co pisali po tym wywiadzie i przy okazji tych powtarzających się głosów, że może Jamajka powinna pójść drogą Barbadosu. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to po prostu Elżbieta II jest w dalszym ciągu popularna jeszcze na Karaibach, a nie sama instytucja monarchii jako taka? Że być może pamięta jej się to, że przyczyniła się do skończenia apartheidu w RPA, co miało ogromne znaczenie takie symboliczne właśnie też na Karaibach? I czy gdyby umarła, czego jakby nie przewidujemy, no ale ze względu na wiek monarchini prawdopodobnie dojdzie do tego szybciej niż później, to czy to nie będzie jakiś moment przełomowy do dyskusji? Tak, bo Elżbieta II ma funkcję matczyną, czy matriarchini, czy takiej nestorki. To się chyba w ogóle dobrze wpasowuje w karaibskie tradycje, biorąc pod uwagę, że tam kobiety były zawsze niesamowicie istotne w takich dążeniach wyzwoleńczych jeszcze za czasów kolonii, a później w formowaniu się narodowotwórczym. Tak, i nawet jak pomnik w Barbadosie admirała Nelsona został usunięty z centralnego placu,
to od razu pojawiły się głosy, żeby odnaleźć w historii, czy w herstorii Barbadosu właśnie kobietę, która byłaby w tym momencie ucieleśnieniem właśnie nowego Barbadosu. Myślę, że jest duża niechęć do monarchii, ale jest duża miłość do monarchini. Tej konkretnej, bo już z Karolem będzie inaczej, czy z kimkolwiek kto się pojawi będzie inaczej. Tutaj mamy całą, myślę, opowieść o tym, jak Elżbieta II też zachowywała się w tych kluczowych momentach, w tym sytuacja związana z apartheidem, ale też to, że odwiedzała, to, że miała taki kontakt, oczywiście celebrycki i bardzo zapośredniczony przez szereg, czy to medialnych, czy też takich fizycznych ograniczeń. No ludzie się z nią w większości nie spotykali, ale była. Trochę tak jak w niektórych krajach, prawda, papież, czy inny przywódca, czy to duchowy, czy właśnie polityczny. I taka jej rola, no właśnie matczyna, myślę, do pewnego pokolenia jest do tej pory istotna, a te wszystkie intrygi dworskie, czy właśnie nawet to, że królowa jest ciągłością też finansów, które no były zbudowane na niewoli, to jest sprawa drugo- czy trzeciorzędna. Jest jeszcze jedna kwestia, o której zapomnieliśmy. Barbados jest jednym z niewielu krajów w regionie, który wypisał się z Privy Council, czyli z takiego parasądu przy właśnie Radzie Królewskiej, który służy jako sąd ostateczny, czy najwyższej instancji dla właśnie krajów Karaibów. Barbados teraz podlega jednak pod sąd w Trinidadzie. To prawda. Była ciekawa historia na Jamajce, kiedy w jednej ze szkół nie pozwolono, żeby uczennica, jeśli się nie mylę... Dziewczynka. Pamiętam, wiem o czym chcesz powiedzieć. Tak. Nie pozwolono, żeby owa dziewczynka jako nieletnia uczennica chodziła w dreadach do szkoły. Które są generalnie bardzo źle też postrzegane przez dużą część społeczeństwa, bo się też powszechnie kojarzą, że rastamani, że nie wiadomo co, ale dready nie są włosami, które przystoją młodym chłopcom i dziewczynkom. Na Jamajce czy na Barbadosie to są konserwatywne społeczeństwa. Tak, i tutaj takie z klasy średniej pojawiają się głosy, ale też działania właśnie dyrekcji szkolnej. I wtedy rodzice tej dziewczynki, żeby uzyskać zgodę, musieli właśnie zasięgnąć pomocy sądu poza Jamajką, czyli realnie w Europie, czyli w Londynie. I to jest coś, co Barbadosu już teraz nie dotyczy. No. Z tego co pamiętam, to się skończyło tak, że ona mogła jednak chodzić do szkoły. To 2-3 lata temu sprawa była, więc dość świeża. Tak, pozwolono jej, tam się też premier oczywiście wypowiedział, bo jednocześnie to jest towar eksportowy i to jest też kwestia wizerunku, bo przecież wielu artystów i artystek reggae tę konkretną fryzurę hołbi. Jest to też taki sygnał wielokulturowy, no bo to też nie jest rdzennie jamański pomysł, to jest, prawda, pomysł, który z Indii się pojawił na Karaibach. Ale tak, to jest bardzo cenne, co mówisz, że tutaj sytuacja sądowa, która w tym momencie, jeśli się ma rozgrywać, to będzie przy pomocy Trinidadu i Tobago, czyli sąsiedzi będą tutaj dla Barbadosu wyrocznią, a nie właśnie Londyn. Tego nie powiedzieliśmy, że Barbados jest, tak jak inne kraje karaibskie, podlega takim zasadom koloryzmu, ale na Barbadosie separacja, segregacja, jak to niektórzy mieszkający na Barbadosie określają, że to jest taki apartheid wewnętrzny, to znaczy wprowadzony jako rodzaj społecznego, niepisanego kontraktu. On się przejawia w tym, że o wiele mniej niż na innych wyspach ludzie mają znajomych, przyjaciół i wchodzą w związki, czy to biznesowe, czy to romantyczne związki, rodzinne, z osobami o innej niż one kolor skóry, czy odcieniu skóry. Ten koloryzm mocniej ludzi separuje. I pamiętam jako czytelnik, nie jako świadek naoczny, że 67-68 rok, jak pojawiło się ostatnie wydanie tej słynnej książki, zielonej książki, Green Book, która była takim podręcznikiem dla niebiałych podróżników, tak naprawdę chodziło o osoby, które jadą samochodem i chcą przenocować bezpiecznie w hotelu. To była książka amerykańska stworzona przez czarnych Amerykanów dla czarnych amerykańskich turystów, których nie chciano przyjmować w południowych Stanach, w hotelach, w barach i tak dalej. Tak. I Barbados też się w tym ostatnim wydaniu tej książki, która już ukazała się po odzyskaniu przez Barbados niepodległości, Barbados się tam pojawia. Czyli to jest informacja o tym, że w większościowo czarnym kraju, gdzie osoby są pochodzenia afrykańskiego, nadal nie każda osoba niebiała była mile widziana w każdym hotelu czy w każdym pensjonacie. I to pokazuje, że wówczas tak było, ale złogi tego do tej pory funkcjonują. I to jest, no, coś, co niektóre osoby też łączą
bezpośrednio właśnie z monarchią, ale nie monarchinią. Tutaj też rezonuje dlatego tak mocno to, co mówiła Meghan w tym wywiadzie, że ktoś z rodziny królewskiej zastanawiał się, jak ciemne będzie jej dziecko, i to jest taki temat, który w karaibskich mediach społecznościowych po prostu wybuchł. Jak spoglądałem na to, co pisali jamańscy dziennikarze na Twitterze, to był wątek numer jeden z tego wywiadu, absolutnie. Natomiast chciałbym porozmawiać jeszcze o dwóch sprawach, które być może wpływają na inne postrzeganie roli monarchii niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jeden to jest bardzo głośny skandal z ostatnich lat, Windrush, sprawa, o której część osób, część naszych słuchaczy mogła już gdzieś się dowiedzieć, ale przypomnijmy, o co chodziło w Windrushu i skąd w ogóle ta nazwa. Windrush to był statek, który wcześniej pod brytyjską banderą pływał i spełniał różne role, natomiast w 1948 roku, czyli już po II wojnie światowej, w której, to też trzeba podkreślić, swoje zasługi mieli mieszkańcy Karaibów, którzy się sami zgłaszali, żeby brać udział w ramach różnego rodzaju wojsk brytyjskich, bo niektórzy byli lotnikami, niektórzy byli telegrafistami, telegrafistkami i tak dalej. Właśnie karaibski taki zaciąg do RAF-u jest tam równie mocno wspominany jak Dywizjon 303 w Polsce. Tak, bo ta opowieść, wówczas jeszcze Elżbieta II nie była królową, ale ta opowieść o matce Brytanii czy matce Anglii była opowieścią, na której ludność mieszkająca na Karaibach była wychowana. Im opowiadano, że zaciągając się do RAF-u, wspierając wysiłek wojenny, będą ratować też matkę, czyli są dziećmi, prawda, rozrzuconymi po całym świecie. Wejdę ci jeszcze w słowo. Jest teraz taki serial dokumentalny BBC, 6-odcinkowy, bardzo znanego dokumentalisty Adama Curtisa, Can't Get You Out of My Head. To jest bardzo śmieszne, jeżeli ktoś szuka tej piosenki na YouTubie, a przypadkowo trafi na ten dokument, który jest bardzo... inny niż Kylie Minogue w swojej twórczości. Jest mocno psychodeliczny. Zresztą ci, którzy są moimi patronami, wspierają ten podcast, wiedzą o tym dokumencie, bo już go jakiś czas temu polecałem w ramach naszej wewnętrznej grupy, ale to przy okazji chciałbym to zrobić tu, bo to jest wybitne dzieło, bardzo też specyficzne, natomiast na pewno warto się z nim zapoznać. I tam występuje Michael Freitas. Bardzo ważna też postać, tam jest wątek polski, ale Michael Freitas jest ważniejszą postacią w historii Notting Hill. I on był w pewnym momencie bardzo takim niesławnym członkiem brytyjskiego społeczeństwa, ze względu na to, że najpierw był przestępcą, później prowadził taką działalność wywrotową, chciał być Malcolmem X, ale w końcu okazało się, że tam kradnie pieniądze i zabija ludzi. Natomiast zmierzam do tego, że jest taki słynny wywiad telewizyjny, w którym on w bardzo czysty sposób, czysty mam na myśli, że w bardzo uporządkowany sposób tłumaczy, dlaczego Wielka Brytania dla ludzi takich jak on, czyli o ciemnym kolorze skóry, jest nieprzyjazna, dlaczego źle się tu czuje i tak dalej. I dziennikarz pyta go, no ale dlaczego w takim razie nie wyjechałeś? I wtedy Michael Freitas tłumaczy, że on jako dziecko śpiewał God Save the Queen i wszystkie inne brytyjskie piosenki z wielkim zapamiętaniem, ponieważ na Trinidadzie, skąd pochodzi, cały czas im powtarzano, że przecież oni są ludźmi z tego samego państwa, którego centrum jest w Londynie i to jest ich ojczyzna, i oni też mają prawo, żeby do tej ojczyzny po prostu wrócić. Pamiętam, że to robi duże wrażenie, jak on tłumaczy, jak oni w to z absolutną mocą wierzyli jeszcze do lat 60., 70., że to jest centrum ich wszechświata, Wielka Brytania. Tak, bo ludzie, którzy kupili bilet na statek Windrush, część z nich miała już doświadczenie w czasie II wojny światowej. Część miała doświadczenie edukacyjne. Czyli tak jak Michael Freitas, Michael X jako dziecko, on na Trinidadzie, oni na Jamajce, bo głównie na statku Windrush byli ludzie z Jamajki, choć nie tylko. Część z nich miała pomysł, jak to migranci ekonomiczni, żeby przyjechać, a później sprowadzić rodzinę. Czasami pojawiał się ojciec, czasami się pojawiała matka, czasami się pojawiał brat. No po prostu to taki dość typowy proces osiedlania się. Natomiast to jest ciekawe, że jak w 1948 roku 22 czerwca statek przypłynął do portu Tilbury, to jest niedaleko Londynu, to jest hrabstwo Essex, to jednym z pierwszych podróżujących, który wysiadł, był Lord Kitchener, czyli słynny wówczas bardzo twórca Calypso, i on też oczywiście od strony marketingowej wiedział, jak się przygotować. Na statku przygotował Calypso, opiewające życie w Londynie, i to było Calypso o tym, że Londyn jest miejscem dla mnie. Czyli ci ludzie z wielkimi nadziejami przypłynęli i już na samym początku się zderzyli z ogromną ścianą, bo się okazało, że dla niektórych nie ma miejsca. No właśnie, tylko jeżeli mówisz też z wielkimi nadziejami, to się też wiązało z tym, że Anglia prowadziła na całych Karaibach dużą akcję taką informacyjną o tym, że są potrzebni ludzie do pracy właśnie w Wielkiej Brytanii. Stąd były te nadzieje, prawda? One się nie wzięły tylko z tych wyobrażeń o królowej, czy wtedy jeszcze królu. Tak, one były podsysane, one były budowane przez Wielką Brytanię.
Bo rzeczywiście na falach radia BBC były takie reklamy zaciągające wcześniej do armii, a później zapraszających do odbudowy kraju matki. Brakowało rąk do pracy, fizycznej pracy. Bardzo często wykształceni ludzie z Karaibów byli deklasowani, bo się okazało, że pielęgniarki, czy lekarze, czy prawnicy nie byli w tych zawodach potrzebni, ale byli zachęcani tak systemowo, żeby odbudowywać właśnie powojenne zgliszcza, prawda? Pracowali też w szpitalach jako niższej rangi, bo to też jest istotne, że Brytyjczycy się starali też tym osobom z kolonii wskazać miejsce niższe. I to było upodlające. Były duże problemy mieszkaniowe. Połowa z tych osób, które przypłynęło na statku Windrush, pierwsze tygodnie spędziło w bunkrach. Były bunkrach, które były w czasie tych nalotów, prawda, na Londyn wykorzystywane. Nie było miejsca. Ludzie też nie chcieli przyjmować takich lokatorów, mimo że ci lokatorzy chcieli płacić i byli bardzo też nastawieni na pracę, na edukację, na polepszenie swojego życia. Więc te uprzedzenia rasowe weszły mocno tutaj i były rozgrywane w 60-tych latach szczególnie. No, kiedy tych ludzi było więcej, bo to też dodajmy, ty mówiłeś o tych, którzy przypłynęli na pierwszym Windrushu, to było 458 osób. Natomiast do początku lat 70. to było w sumie 500 000 osób z Karaibów, dorosłych, ale także mnóstwo dzieci, których dołączało bez żadnych papierów, bo wjeżdżali na poszparcie rodziców. Tak, bo mieli taką możliwość. W 48 roku było nowe prawo migracyjne. Ono się później oczywiście zmieniało i było coraz bardziej usztywniane. I na początku lat 70., chyba w 71 była taka ustawa, już nie było tak łatwo. Mhm. Ale te osoby, które już przybyły, miały mieć zagwarantowaną dożywotnią możliwość korzystania z pełni praw, czyli dostępu oczywiście do rynku pracy, edukacji, ale też, co jest ważne, ubezpieczenia społecznego, czyli opieki medycznej. I to się zmieniło. To się też wiązało z tym, że tym ludziom nie wydawano żadnych papierów, tylko po prostu stwierdzono, że skoro jesteście, to bądźcie. Nie dostawali żadnego potwierdzenia. Natomiast w 2010 roku Wielka Brytania ze względu na upływ czasu po prostu zniszczyła wszystkie papiery wjazdowe z tych poprzednich lat i one nagle przestały obowiązywać. Tak, dokumentacja została zniszczona. Pojawiły się głosy, że oczywiście celowo, pojawiły się też głosy, że były cięte koszty i magazyn, który tą niekompletną dokumentację miał, został zamknięty. Tak czy inaczej, rzeczywiście już za rządów tej koalicji konserwatywno-liberalnej, za czasów jeszcze premiera Camerona, późniejsza premierka Theresa May była odpowiedzialna za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli ten niesławny Home Office, który mieści się pod Londynem w Croydon. I tam się właśnie okazało, że teraz to pokolenie Windrush, bo to byli ci, którzy przybyli i ich dzieci, są zobowiązani wykazać, że byli legalnie przez ten cały czas. Sami muszą to wykazać. To nawet ma drugie tło, trochę bardziej polskie, bo ona w 2012 roku, będąc jeszcze właśnie szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Home Office, wprowadziła coś, co się nazywa, musiałem sobie aż zapisać tę nazwę, to jest niesamowite, Hostile Environment Policy. Tak. Czyli polityka niesprzyjającego, czy wręcz wrogiego środowiska. Chodziło o imigrantów z Europy Wschodniej głównie i wprowadziło to obowiązek dla landlordów, czyli właścicieli mieszkań, ale także między innymi dla pracodawców, dla NHS-u, czyli tamtejszego NFZ-u, że muszą wymagać od tych ludzi potwierdzenia legalnego pobytu, bo w innym wypadku są narażeni sami na grzywnę 10 tysięcy funtów. I w tym momencie właśnie ruszyła fala sprawdzania dokumentów i wtedy nagle się okazało, że 57 tysięcy osób z Karaibów nie miało żadnych papierów, mimo że bardzo często przybywali do tego kraju jako 5-6-letnie dzieci i mieszkali w nim całe życie, nie wyjeżdżając. Tak, nastroje antyimigracyjne czy imigranckie i nastroje ksenofobiczne, nacjonalistyczne w Wielkiej Brytanii, one się tutaj splotły. Była niechęć do niebiałych mieszkańców, padło oczywiście na mieszkańców byłych kolonii karaibskich, plus niechęć do przybyszy z Europy Wschodniej, czyli tej nowej Unii Europejskiej. Mhm. I są osoby, które oceniają, że to jest zaczątek Brexitu. Ta polityka, bo ta polityka wzmocniła te nastroje, pojawiały się takie okrutne autobusy na terenie Wielkiej Brytanii. Pamiętam które bus. Miały przestrzegać tych właśnie właścicieli mieszkań, ale też samych mieszkańców, którzy nie mogli wykazać, że są legalnie, mimo że płacili podatki. I jeszcze chciałem ci wejść słowo, przypomniałem sobie jedną rzecz, bo ja byłem nielegalnym imigrantem w Wielkiej Brytanii w 2002 roku, czy raczej nielegalnym pracownikiem, bo wjechałem legalnie, ale nie miałem pozwolenia na pracę, to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii. Tak. I miałem duży problem z
tym, jak odbierać moje pieniądze, ponieważ dostawałem paychecki, które mogłem realizować tylko mając gdzieś konto, a oczywiście miałem w paszporcie wbity zakaz pracy. W związku z czym chodziłem po wszystkich building societies i tak dalej i nie mogłem nigdzie założyć konta, bo groziłaby mi deportacja jeszcze z 5-letnim zakazem wjazdu powrotnego do Wielkiej Brytanii. Ja wtedy myślałem, że zwiążę z tym krajem swoje życie. Natomiast zmierzam do tego, że w końcu poszedłem do Barclays, do największego banku brytyjskiego, na Leicester Square, w samym centrum Londynu i tam bez problemu założyli mi konto i wreszcie mogłem zrealizować moje paychecki i miałem pieniądze. Natomiast po 2012 roku, po tej zmianie prawa, którą wprowadziła Theresa May, słyszałem już od znajomych, że to było kompletnie niemożliwe. To była radykalna zmiana. Czyli wcześniej faktycznie można było bez papierów funkcjonować w Anglii w miarę. Nawet będąc kimś takim jak ja, kto teoretycznie nie miał prawa do niczego. Tak, bo też Brytyjczycy nie mieli, nie mają dowodów osobistych, które są znane z krajów chociażby Unii Europejskiej. To też pomagało wytworzyć ten bałagan. Natomiast rzeczywiście polityka ówczesnego rządu i kolejnego, bo też gdy Theresa May stała się premierką, to jej rolę, czyli to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przejęła Amber Rudd, która miała bardzo podobny pomysł, kontynuowała politykę i zresztą robiła to bardzo nieumiejętnie, bardzo brutalnie i musiała zrezygnować. Także ta cała sytuacja spowodowała, że obecnie już po Brexicie, oczywiście ministerstwo istnieje, teraz jest szefową tego ministerstwa Priti Patel, która o ironio jest sama córką imigrantów. I pojawił... Z Bangladeszu bodajże, czy z... Tak. I pojawiły się takie oczywiście szydercze żarty, że zgodnie z tą polityką, która jest praktykowana przez podlegające jej ministerstwo, musiałaby deportować własnych rodziców. No właśnie, w sumie w skandalu Windrush deportowano 84 osoby, natomiast doszło do wielu innych skandali już na miejscu. Między innymi najbardziej znana jest historia mężczyzny, który dostał zawału i zmarł, kiedy się dowiedział, że ma być deportowany z kraju, do którego przyjechał jako 6-latek. Natomiast ostatecznie ustalono komisję Theresa May jeszcze jako szefowa rządu przepraszała publicznie za to. Ustalono komisję, która ma do 2023 roku przyjmować wnioski i wypłacać odszkodowania, chociaż według wielu osób oceniane bardzo nisko, bo na przykład za deportację to jest odszkodowanie 10 tysięcy funtów. A to jest bardzo często ruinacja życia, bo ludzie wcześniej przed deportacją tracili pracę, tracili mieszkanie, tracili często siatkę taką kontaktów, czyli kapitał społeczny, bo ludzie też bali się. Wiele osób po prostu się wycofywało z wspierania sąsiadów. Jak Windrush wpłynął na Karaiby? Bo pamiętam, że szefowie rządów właśnie, między innymi Jamajki, Trinidadu, bardzo ostro wypowiadali się o wyrzucaniu tych ludzi, mimo że formalnie to byli obywatele ich ojczyzn. Natomiast społecznie, czy ten skandal wpłynął na postrzeganie stosunków z Wielką Brytanią? Czy właśnie to, o czym mówił Michael Freitas 50 lat wcześniej, czyli to postrzeganie Londynu jako epicentrum ich świata, już nie jest tak postrzegane przez to młode pokolenie? Czy może nie miało to aż takiego wpływu? Miało, bo rzeczywiście premier Jamajki wielokrotnie pojawiał się, a jeśli nie premier, bo nie za każdym razem był to premier, to był tak zwany high commissioner, czyli też przedstawiciel, który używał słów oczywiście parlamentarnych, ale było to bez ogródek. Powiedzieć, że było niezadowolenie, to nic nie powiedzieć. Wpłynęło to mocno, ale też ciekawe, nie wpłynęło na postrzeganie znowu Elżbiety II, wpłynęło po prostu na postrzeganie kraju rządzonego przez polityków, którzy są politykami rasistowskimi, czy politykami po prostu, którzy nadal stosują metody imperialne. Natomiast pojawił się dodatkowy londyński wątek, który też nie został przemilczany na Karaibach, bo w 17 roku, czyli już teraz 4 lata temu, w dzielnicy, która jest mocno związana z diasporą karaibską, bo to jest północna część Kensingtonu, niedaleko Notting Hill, zapalił się budynek rezydencyjny, ale trzeba pamiętać, że to jest po prostu wieżowiec. Oficjalnie się nazywa Grenfell Tower, ale no to jest wieżowiec, który nie jest zbyt reprezentacyjny, choć reprezentatywny dla tej dzielnicy. To były mieszkania społeczne po prostu. Tak. Jest dużo w centrum Londynu, tak, nawet w tych dobrych dzielnicach, takich właśnie wysokościowców, w których lokalny council mają właśnie mieszkania społeczne. I to były mieszkania... Socjalne. Tak, socjalne w znaczeniu, że one po prostu były dość dostępne też cenowo. To jest ważne, że to jest dobra dzielnica, jest skomunikowana, jest dość blisko, ale mogli tam mieszkać ludzie z mniejszymi dochodami. Bardzo dużo społeczności niebiałej, bardzo dużo społeczności pochodzenia właśnie karaibskiego. Tam ponad 70 osób zmarło, spłonęło bądź zmarło w wyniku obrażeń.
To jest budynek, który spłonął dlatego, że była instalacja niesprawna. To taka okładzina, która powinna mieć atest i powinna być pożaroodporna, ogniotrwała, to spłonęła. I ci ludzie mieli odciętą drogę ucieczki. Oczywiście w parlamencie pochodzenia zresztą karaibskiego parlamentarzysta laburzystów David Lemmy wypowiedział się, połączył to właśnie z tą polityką i to było tak odebrane w Wielkiej Brytanii i na Karaibach. To jest przykład polityki antyimigrancyjnej i antykaraibskiej polityki. I właśnie pokłosie też tego pomysłu rządu Camerona, a później Theresy May. Natomiast też musimy chyba pamiętać, że jednak przyszłość to młodsze pokolenie z Karaibów łączy bardziej ze Stanami. No przynajmniej do przed pandemii łączyło ze Stanami. Mimo rządów Trumpa to jednak tam, bo i bliżej i łatwiej było tam znaleźć pracę. I same języki, jeśli mówimy o wyspach anglojęzycznych, to są bardzo zamerykanizowane w tym momencie. Muzycznie też jest bardzo dużo współpracy. Rajana z Barbadosu mówił z amerykańskim akcentem, a nie barbadoskim. Tak, oczywiście ona ma barbadoskie elementy, ale tak, to jest właśnie ciekawe, że ona ma amerykański akcent, a nie brytyjski akcent. Mhm. Mimo, że oczywiście też barbadoski ma i jest w stanie, to jest zmiana, prawda, kodu językowego, ale Wielka Brytania nie jest już takim, już wcześniej nie była aż takim punktem odniesienia. Myślę, że ty wspomniałeś o jednym bardzo istotnym serialu dokumentalnym. To może ja dodam drugi, który jest serialem niedokumentalnym, choć dokumentującym właśnie obecność karaibskiej diaspory w Zjednoczonym Królestwie, głównie w Londynie. I to jest serial, który w Polsce można obejrzeć oficjalnie w serwisie HBO. I to jest, jakby nie było, właśnie opowieść o latach 60., 70., 80. i dotyczy pokolenia Windrushu też. Small Axe, tylko tak, dajmy, bo nie powiedziałeś, jaki ma tytuł. Tak, powinienem powiedzieć. To jest Steve'a McQueen'a, tak. Zresztą z doborową obsadą. Ze świetną muzyką. Świetna też jest muzyka. Zaproszeni byli do współpracy, zresztą pochodzenia karaibskiego pisarze, żeby scenariusz też uwiarygodnić. Więc to się wszystko zgadza. Mało jednak o nim się opowiadało do tej pory, wydaje mi się, w Polsce. Zresztą tak jak i o serialu dokumentalnym. Ja chyba u ciebie do tej pory tylko o nim, od ciebie słyszałem, jeśli chodzi. A ja już słyszałem, że wielu osobom się wyświetla na YouTube. To wspaniale. No. Chodzi mi taka recepcja medialna, że za bardzo to nie jest analizowane. Nie, no jasne, jasne. Ale to jest coś, co przypomniało o istnieniu tego pokolenia. Właściwie wpisało to pokolenie. Bo były wcześniej filmy, ale no nie z takim, bym powiedział, rozmachem zrobione. Chciałbym na koniec tej rozmowy poruszyć jeszcze jeden wątek, mianowicie w połowie zeszłego roku, roku pandemicznego, CARICOM, który jest tym regionalnym zgrupowaniem państw karaibskich i któremu akurat w tej chwili właśnie przewodniczy pani premier Mia Motley z Barbadosu, ponownie zwrócił się do Wielkiej Brytanii o wypłacenie odszkodowań za niewolnictwo. To jest taka inicjatywa, która sięga korzeniami 2014 roku. Wtedy kilkanaście krajów regionu prosiło o to Wielką Brytanię, Francję oraz Niderlandy. Na jakim etapie to się w tej chwili znajduje? Na takim etapie, że to jeszcze nie umarło, to znaczy, że nikt się nie wycofał. Ja oczywiście powiedziałem to tak specjalnie trochę, może szokująco, że nie umarło, bo jest dużo presji, żeby uśmiercić tę inicjatywę. Oczywiście kraje karaibskie zaczęły się od krajów anglojęzycznych i tutaj ja zaraz o tym powiem, bo nie ukrywam, bardzo się cieszę też, że Barbados tutaj się zaangażował. Bardzo dużo krajów nie chce powtórzyć scenariusza haitańskiego. Nauczone doświadczenie. Kraje za przewodnictwem historyka i takiego też socjologa, profesora Hilarego Beckelsa, właśnie z Barbadosu, który w 2013 opublikował książkę o długu Brytanii. I to jest dług względem Karaibów. Dług, który sięga wieku XVII. Beckels napisał historię ekonomiczną Karaibów, ale żeby pokazać, jak Wielka Brytania się wzbogaciła. Czyli, że ten cały rozwój i skok taki cywilizacyjny. To, że została światowym mocarstwem też. Tak. I to jest o tym opowieść, której wcześniej nie było w sposób tak naukowy, bo to jest praca na źródłach, to jest praca na tych zasobach w regionie, ale też Beckles jako doświadczony historyk to po prostu jeździł i szukał materiałów archiwalnych. Przytoczę może jedną dane. W latach 1663-1775 konsumpcja cukru w Wielkiej Brytanii wzrosła ponad 20-krotnie. I to, że Wielka Brytania kontrolowała tak dużo plantacji cukrowych właśnie na Karaibach, sprawiło, że niesamowite pieniądze napłynęły do tego kraju. W zasadzie jak się przejdziemy, nawet nie po Londynie, raczej po Bristolu, bo Bristol był tym miastem... Po Liverpoolu też. Po Liverpoolu. To były te miasta, które obsługiwały ten ruch. Te wszystkie fortuny, te wszystkie piękne domy, które tam powstały i które dziś zachwycają, są naprawdę fantastyczne. One powstały za pieniądze z cukru. Tak.
To był niesamowity napływ kapitału. Niektóre nazwiska, może przytoczmy jedno, bo jest związane ze sztukami wizualnymi. Jest to znana galeria, czyli Tate. Mm. To jest nazwisko właśnie właścicieli plantacji, właścicieli biznesów cukrowych. I to, co się Beckelsowi udało zrobić, to udało się właśnie stworzyć wokół jego, no trudno powiedzieć, że odkryć, bo to były znane fakty, ale on je zebrał, opisał, jakby uwiarygodnił. Udało się jemu stworzyć taką koalicję właśnie krajów, przekonać też rządy. On też pokazał to jako alternatywę względem turystyki, to znaczy do turystyki, że można by było zmienić, gdyby się otrzymało te przepływy gotówkowe, można by było trochę zmienić przyszłość kraju, uniezależnić częściowo właśnie od trendów turystycznych. Bo to też jest duży problem, traktuje się turystykę często jako właśnie taką neoplantację, jako nowy pomysł skolonizowania, bo tworzone są enklawy, które są no znowu białe i bardzo, bardzo żyjące innym życiem niż wyspa. A najlepsze plaże na Jamajce są plażami prywatnymi, na które nie ma wstępu miejscowa ludność. To prawda. Na Jamajce były też sytuacje z kradzieżą na przykład piasku, żeby przewozić, bo hotel potrzebował bardziej odpowiedniego koloru i też jakości tego piasku. Na Barbadosie jeszcze nie ma tych prywatnych plaż, tam pilnują, ale na przykład jest problem z budownictwem, że krajobraz jest zniszczony, czy jest jakaś szpetota, prawda, betonowa. I to też jest o tym opowieść. To się wydaje, że to jest osobne, ale system własności się zmienił, bo to już nie jest niewolnictwo, ale jest system właśnie turystyczny. Ja oczywiście trzymam kciuki za sukces, przynajmniej częściowy, bo też nie mam wątpliwości, że będzie duży opór. Dużo jest takich opowieści, że powinniśmy to grubą kreską odciąć, prawda? Chciałem przytoczyć kilka faktów też przy tej okazji, bo może my się znamy na historii Karaibów obaj i pewnie robimy pewne skróty myślowe, ale wyobrażam sobie, że znaczna część słuchających nas osób nie zdaje sobie sprawy z liczb, więc może zacznijmy od Barbadosu. Na Barbados w sumie Wielka Brytania przewiozła 387 tysięcy niewolników, to jest o 100 tysięcy więcej osób niż mieszka tam w tej chwili, ponieważ znaczna część z nich oczywiście w tych strasznych warunkach marła. W sumie Brytyjczycy przewieźli ponad 3 miliony ludzi przez Atlantyk, niewolników. Oczywiście nie byli jedyni, ta liczba była większa, ale Wielka Brytania przewiozła akurat tyle. Barbados jest tu też ciekawy, ponieważ on był tą wyspą, na której po raz pierwszy skodyfikowano niewolnictwo w 1661 roku. Kody niewolnicze, tak, oczywiście. Które później były wzorowane na tym barbadoskim, który de facto pozwolił właścicielom niewolników robić z nimi cokolwiek. Można było odcinać kończyny całkowicie bezkarnie, nie można tego było ścigać w sądach i tak dalej. W związku z czym mówimy o wielkiej ludzkiej tragedii. Natomiast jak mówimy o reparacjach, te reparacje zostały już raz wypłacone. I to jest niesamowita historia, o której mało kto słyszał. Mianowicie Wielka Brytania zabroniła handlu niewolnikami w 1807. Często się podaje tą datę, ale zapomina się, że dopiero 30 lat później zostało niewolnictwo zniesione w brytyjskich koloniach na Karaibach. Tak. I między innymi trwało to tak długo, ponieważ właściciele niewolników i tych całych biznesów domagali się odszkodowania. I to odszkodowanie... Za straconą wartość. Tak, za straconą wartość. Liczono tę wartość od niewolnika. W związku z czym Wielka Brytania wypłaciła im to odszkodowanie, sprawdziłem aż ile. To jest 20 milionów ówczesnych funtów, czyli 16,5 miliarda na dzisiejsze. Ponieważ to było mniej więcej 40% budżetu ówczesnego w Londynie, to Wielka Brytania musiała zaciągnąć pożyczkę. I to jest niesamowite, że wyszło to przypadkowo na jaw niedawno, że ta pożyczka była spłacana w odsetkach do 2015 roku w różnych bankach brytyjskich. Czyli każdy, nawet z tego pokolenia Windrush, o którym mówiliśmy, mieszkając w Wielkiej Brytanii i płacąc na miejscu podatki, jakimś tam procentem dopłacał się do odszkodowania dla byłych właścicieli niewolników, które było spłacane do 2015 roku. I ty wcześniej powiedziałeś takie zdanie, że niektórzy właśnie mówią, żeby to odciąć grubą kreską. W 2016 powiedział tak ówczesny premier, wspominany już kilkakrotnie w tej rozmowie, David Cameron. I tak się składa, że jego rodzina, czy raczej jego przodkowie, no ale to jest wciąż rodzina, byli jednymi z tych, którzy właśnie dostali to odszkodowanie. Tak, to jest coś, o czym należałoby mówić od samego początku, jak mówimy o historii Anglii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa. To jest też coś, o czym na Karaibach należałoby od początku edukować dzieci, młodzież, bo to pokazuje, że te wszystkie ruchy, które w ostatnich latach widzimy, które opowiadają, przypominają nam o nierównościach ekonomicznych, że one się nie wzięły z niczego, tylko one są kontynuacją tych zależności, które zostały w ten sposób wcale nie rozwiązane, tylko bardzo nieuczciwie, bo korzystając z prawa ówczesnego, ta klasa panująca otrzymała zadośćuczynienie. To się nawet ciągnie w
trochę innej formie. Teraz jak brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że nie odda Grecji fragmentów Partenonu, czyli tych słynnych marmurów Elgina, Lorda Elgina, które jeszcze są poza Wielką Brytanią, między innymi w Francji. Francja chce je oddać Grecji, natomiast Wielka Brytania znowu próbuje opowiadać za pomocą tej grubej kreski. To było legalne wówczas. To, że coś jest legalne, nie oznacza, że coś było uczciwe, czy sprawiedliwe, czy etycznie, prawda, w porządku. Problem też z Karaibami jest taki, że niektóre kraje mocno uwierzyły w model amerykański, to znaczy północnoamerykański, nie mówię o Kanadzie, tylko o Stanach. Że każdy jest panem i kowalem swojego losu i że merytokracja działa i nie ma kapitału społecznego, czy ekonomicznego, czy kulturowego, z którym się wchodzi. Czyli pochodzenie rodzinne, każdy ma identyczne i każdy zaczyna na tym samym poziomie. I wiele osób uwierzyło, bo to jest opowieść też, która się niejednej administracji Stanów Zjednoczonych podobała. Tu jest taki problem, że wiele osób na Karaibach do tej pory nie wie, że pieniądze zostały przelane, ale nie tym osobom, które ucierpiały, ale też, że zostały tak systemowo przez wieki potraktowane. I nie jest to tylko element opowieści, który w muzyce reggae w pewnym momencie był popularny. No bo w latach 70. opowiadano o tym, ale już w 80. latach pojawił się taki nurt bardziej, bym powiedział, merkantylny i bardziej taki przyjemnościowy, prawda? Mniej rewolucyjny, a bardziej rozrywkowy. I wiele osób o tym nie pamięta, bo słyszy tego typu okrągłe zdania, więc to, że nawet teraz prawicowy jamański premier podnosi ten głos republikański w znaczeniu, że tutaj próbują zmienić. Zobaczymy, na ile to też będzie tylko tymczasowe, bo już wcześniej były takie zapowiedzi. W 2015 i 2012, tak. No to jest moment chyba też taki. Mamy z perspektywy w tym momencie polskiej, czy wschodnioeuropejskiej, czy środkowoeuropejskiej, że zaczynamy tutaj widzieć, że tamta część świata w pewnym momencie była centrum. To znaczy, że tam były robione fortuny i tam rozdawane były karty realnie, no bo później były budowane europejskie i nie tylko europejskie mocarstwa finansowe. Mhm. Oczywiście nie mam odpowiedzi, to jest strasznie płynna sytuacja w tym momencie. Taka ta płynna ponowoczesność baumanowska, która jest też bardzo niebezpieczna, bo jest wybuchowa. Zakończmy w takim razie pozytywnym akcentem, ponieważ taka wola zmiany wychodzi ewidentnie z brytyjskich uczelni wyższych. Najbardziej znany przypadek to jest Uniwersytet w Glasgow, który już ogłosił, że w ramach uznania swojej winy, ponieważ część oczywiście Uniwersytetu Glasgow została sfinansowana za pieniądze właścicieli niewolników, wypłaci równowartość 26 milionów na programy edukacyjne na wyższych uczelniach, przede wszystkim na Jamajce, ponieważ głównie te pieniądze płynęły od właścicieli niewolników na Jamajce do Glasgow, więc tam się skoncentrują. I słyszałem już głosy, że podobnie ma zrobić kilka innych uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii. W związku z czym zobaczymy, jak będzie. Czekamy też na listopad, czy faktycznie to głosowanie w Barbadosie dojdzie do skutku. Chciałem przypomnieć, że dziś moim gościem był w pierwszym wyjazdowym odcinku, ale będzie ich więcej jeszcze w niedługim czasie, Bartosz Wójcik, czyli tłumacz, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Autor monografii Afro-Caribbean Poetry in English, Cultural Traditions 1970s-2000s. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Dział Zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!